Umiłowani przyjaciele, radiosłuchacze, bracia i siostry i wszyscy dobrej woli. To już jest siódma katecheza, e, nauka misyjna. W czasie tych naszych rekolekcji staramy się spojrzeć na zamysł Boga względem człowieka, na to, co Pan Bóg nam objawił. Mówimy, że my mamy rozumienie świata. Takie, jakie zostało nam objawione przez twórcę. A więc patrzymy na świat i rozumiemy ten świat w sposób, w jaki o tym świecie, o nas, o sobie powiedział nam stwórca. I dlatego dla nas, tym co prowadzi nas, jest zawsze słowo Boże. To słowo Boże wzbudza nas w wiarę, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania. Wiara niesie ze sobą natychmiast nadzieję, bo my zawierzając Słowu Bożemu, zawierzaliśmy Słowu Obietnicy. A to Słowo Obietnicy jest takie, że jeśli będziemy żyli tak, jak Pan Bóg pragnie, osiągniemy szczęście wieczne, czyli ostateczny cel i sens naszego życia. I dlatego rodzi się w nas wiara, kiedy zawierzamy Słowu, a jest to słowo obietnicy, dlatego natychmiast również rodzi się nadzieja i żyjemy tą nadzieją, a realizujemy naszą wiarę poprzez uczynki miłosierdzia, uczynki wiary, uczynki też, które właśnie mają ten wymiar zbawczy. Dzisiaj chciałbym przez kilka chwil zatrzymać się na tym, co niebo nam samo mówi i o, na narzędziach, które niebo nam daje, abyśmy tą drogę pokonywali. Zwycięsko, abyśmy na tym froncie walki o swój ostateczny cel nie przegrywali, i niebo daje nam różne narzędzia do tego. Dzisiaj, jako taką patronkę, orędowniczkę na najtrudniejsze czasy, chciałbym ukazać świętą rodzinę. Zauważmy, drodzy radiosłuchacze, że Słowo Boże. Objawia nam prawdę, iż Bóg stworzył człowieka jako rodzinę, mężczyznę i niewiastę uposażonych w dar rodzenia. Rodzina pojawia się na początku, kiedy Pan Bóg właśnie wypowiada się w dziele stworzenia rodzaju ludzkiego, mężczyzna i niewiasta uposażeni w dar rodzenia. Wiemy też, że Słowo Ojca, kiedy wchodzi w tajemnicę Człowieczeństwa, kiedy opuszcza majestat nieba, przychodzi do nas przez łono rodziny. Jest to rodzina Maryi i Józefa. Oczywiście przychodzi przez serce i łono niepokalanej matki, ale jest ona zaślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Wiemy też, że Bóg objawia nam się jako Wspólnota miłości. Pan Jezus mówi o Ojcu i o Duchu Świętym, a więc możemy powiedzieć, że w jakiś sposób też ukazuje nam, Tą relację miłości, tej więzi, trudno mówić, że to jest rodzina w naszym wymiarze, takim ludzkim, bo na pewno nie jest, to jest największa tajemnica, ale jest to wspólnota miłości, komunia miłości. Bóg objawia nam się jako wspólnota i komunia miłości, a taką komunią miłości ma być właśnie rodzina stworzona na obraz i podobieństwo Boga. I zauważmy też, że słowo. Ojca, kiedy jest na ziemi, to ten pierwszy cud, to rozpoczęcie publicznej działalności dokonuje się na łonie rodziny, w Kanie Galilejskiej. Tam, gdzie rodzi się rodzina. Na Weselu. Tam właśnie Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. A więc ta rodzina będzie bardzo mocno osadzona na słowie Bożym. Jest. I rodzina stanowi fundament wszystkiego. Tak to zrozumieliśmy. Wiemy, że Pan Bóg dał nam. Świętą rodzinę jako patronkę na najtrudniejsze czasy. Dzisiaj, jakby na nowo nam ją ukazuje w całości. Kiedy, kiedy nasz ojciec, założyciel ksiądz Jan Bertier, chciał otworzyć szkoły i przyjąć do, do wspólnoty ojców Saletynów młodzież, dzieci, które były wtedy tam we Francji, widział w nich potencjalne źródło powołań, wtedy. Nie zgodzono się, aby te szkoły otworzył, bo bano się, że, że tam w górach no, przyjdzie dużo tych biednych dzieci, nie będą w stanie ich wyżywić. I o tej idei dowiedział się Papież Leon XIII zaprosił go do siebie i mówi: Synu, jeżeli to jest taka idea, to ja z serca błogosławię Tobie, błogosławię Twojemu dziełu, załóż swoją wspólnotę, załóż swoje zgromadzenie, ja Ci błogosławię, ale nazwij je właśnie wspólnotą świętej rodziny, misjonarzy świętej rodziny. Bo wtedy, mówi święty Józef, wszystko co zamierzasz. Jeżeli są to dzieła Boże, to On to wszystko zorganizuje. I kiedy Ojciec Święty go pobłogosławił, to w błyskawicznym, w krótkim czasie znaleźli się dobrodzieje, sponsorzy, którzy zakupili i klasztor, koszary, przerobili to wszystko. No i to są te początki, rzeczywiście. E, tak się rozpoczyna, a więc sama nazwa, dlaczego? Bo, bo mówił Ojciec Święty, to jest patronka na te trudne czasy. Ojciec Święty miał świadomość, Leon XIII, że rodzina już zaczyna przeżywać pewien kryzys. Już w tamtych czasach widział, do czego doprowadza ten rozwój techniczny i właśnie to, co się wtedy działo, że już wtedy rodzina była zagrożona. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że doświadczenie pokazuje, iż rodzina. Ma stanowić fundament i stanowi fundament, bo poprzez łono rodziny człowiek wchodzi w historię czasu i przestrzeni. Bóg posługuje się rodziną, ojcostwem, im, ojcostwem i macierzyństwem. Święta Rodzina z Nazaretu jest tutaj dla nas tą przewodniczką, jest tym światłem rozświetlającym. Mówiliśmy już o Matce Najświętszej. Dzisiaj kilka słów właśnie o świętym Józefie. Kiedy Bóg Posyła Archanioła Gabriela, Maryja jest już małżonką zaślubioną mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Tak, małżonka to już jest małżonka, to nie jest panna. Wiemy, że Maryja przyjmuje ten testament, który, który ogłasza jej Archanioł Gabriel. No i w tym momencie staje się matką, ale jest już małżonką świętego Józefa. Potem wiemy, że wyrusza. Do swojej krewnej Elżbiety na aż trzy miesiące, ponieważ dowiaduje się, że ta krewna jest również w stanie błogosławionym. Tam Maria pozostaje aż do narodzin Jana Chrzciciela. Wiemy, że, że tam dochodzi do tego spotkania proroka. I mistrza, kiedy na słowo Maryi w łonie Elżbiety porusza się dzieciątko. I to jest ten czas, kiedy Maryja jest tam. Potem wraca do domu, ale ona jest już matką. Już pod sercem niesie Boże dziecię. Wraca i wiemy, że święty Józef dostrzega, iż pod sercem nosi ona życie, którego on nie wzbudził jako mężczyzna. My sobie nie uświadamiamy, dzisiaj jest przyzwolenie na takie różne sytuacje, które, które zdarzają się, że dzieci mogą się począć, prawda, poza małżeństwem albo w różnych takich innych sytuacjach, ale w tamtych czasach w narody wschodu do dzisiaj bardzo surowo i okrutnie odchodzą, obchodzą się z tymi niewiastami, które dokonałyby zdrady, cudzołóstwa. Zresztą Słowo Boże też bardzo rygorystycznie do tego podchodziło. Nie dopuści, żeby zło panowało pośród ciebie, a więc ukażesz przyłapanych na cudzołóstwie, nawet ukażesz śmiercią, żeby innych pouczyć, że to jest wielka świętość. Oczywiście nasze kategorie dzisiejsze bo my dzisiejszą miarą chcemy na to patrzeć, no to jest całkowicie inna rzeczywistość. Ale wtedy Józef wie o Józefie, w zasadzie wiemy tylko tyle, ile samo Słowo Boże nam powiedziało. A Słowo Boże o Józefie mówi tak, autor, że był to mąż sprawiedliwy. Mąż sprawiedliwy. Co to, kto to jest ten mąż sprawiedliwy? To ten, który Bogu oddaje co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Mąż sprawiedliwy. To ten, który zawsze Pana Boga będzie miał w sercu na pierwszym miejscu, to ten, który rzeczywiście jest świadkiem Boga i żyje według Bożego prawa i Bożych przykazań. Kiedy widzi święty Józef, że Maria pod sercem ma życie, którego on nie wzbudził, no, jako mężczyzna, to tak sobie myślę, że to, to dla niego to musiało być coś tak strasznego i przerażającego że nam trudno to nawet dzisiaj zrozumieć. Co miał zrobić ten Boże mężczyzna? On wiedział, że gdyby odsunął Maryję i wyrzekł się tego dzieciątka, które pod sercem nosi, to skazałby ją na pochamienienie i ostatecznie na śmierć. Skazał, tak, skazałby ją na śmierć. I to, co robi święty Józef, to jest coś tak niesamowitego, bo on znajduje pewne rozwiązanie, że postanawia Maryję oddalić potajemnie. Dlaczego w ogóle chce ją oddalić? Bo wszystko wskazuje na to, że nie chciał swoją osobą przykryć tego, co rozumiał wtedy jeszcze jako grzech. Jako grzech, tak jak Adam w raju. Często przyrównują y, egzegeci Adama i jego decyzję, kiedy Ewa przychodzi z grzechem, przy, do Adama, Adam akceptuje grzech i akceptuje grzech y, grze, y, Ewę, kładzie pieczęć na tej decyzji. Natomiast święty Józef, widząc, co się dzieje, Maria to nowa Ewa, nie chce swoją osobą przykryć tego. Y, Dlaczego? Za chwilę się dowiemy, bo Anioł objawi to nam, dlaczego święty Józef nie chce. Wszystko wskazuje właśnie na to, że święty Józef boi się, ale nie ludzi, tylko Boga. Postanawia ją potajemnie oddalić. To co to by znaczyło, gdyby to wyszło na jaw? On nie chce się tłumaczyć. Gdyby ta sprawa wyszła na jaw, że mężczyzna oddalił niewiastę w błogosławionym stanie, młodą dziewczynę, swoją małżonkę, tak sobie, bez powodu, to mogłoby być tak, że on ściągnąłby na siebie hańbę, na głowę swojego ojca, swojego domu, ponieważ wymówiono, że nie sprawdził się jako ojciec rodziny, jako mąż, jako mężczyzna, jako wychowawca i opiekun i tak dalej. A więc to nie jest tak, że on nie chciał wziąć z żadnych konsekwencji. Święty Józef autentycznie chce oddalić ją po to, żeby ją uratować. A na siebie był gotów wziąć te ludzkie, przewrotne, nikczemne języki. I co się wtedy dzieje, w tym momencie, kiedy podejmuje tą decyzję? Co jeszcze musiał zrozumieć? Że, bo dlaczego ją chce oddalić, chce ją uratować? Tam, kochani, jeszcze jest jedna sytuacja. Tam nie tylko już chodzi o Maryję. Tam chodzi o życie, które ona, które ona pod sercem niesie. Święty Józef, jako mąż sprawiedliwy, doskonale wiedział, że nawet gdyby, gdyby niewiasta jakiś błąd popełniła, chociaż nie wierzę, że on myślał o najgorszym, to wiedział jedno: że życie, które ona pod sercem niesie, jest niewinne. Święty Józef wie o tym, że to dzieciątko, które ona pod sercem niesie, jest niczemu niewinne. I nie może być tak, że jedyną winą tego dziecka, że skazałoby się je na śmierć, jest to, że ono się poczęło pod sercem matki. To nie może być jedna wina. Święty Józef dzisiaj całemu światu by powiedział, ludzie, opamiętajcie się, co wy robicie. Nie może być tak, że jedyną winą dziecka, że skazuje się je na śmierć. Dzisiaj tak mamy w wielu krajach świata. Jedyną winą jest to, że w ogóle jego życie się poczęło. To jest wina, bo gdyby się nie poczęło, to by nie uśmiercono. I Święty Józef jawi nam się więc tutaj jako wielki, wielki, niezwykły obrońca życia ludzkiego, stając w obronie tego właśnie poczętego życia. Święty Józef staje w obronie Jezusa Chrystusa, nie ma świadomości, pojęcia, że broni samego Bożego Syna, stając w jego obronie, chcąc na siebie wziąć te ludzkie cięgi i ludzkie języki przewrotne, które zapewne wtedy w jego stronę by się skierowały. I kiedy podejmuje te decyzje, zdaje przed Bogiem ogromny egzamin, wtedy właśnie święty Józef otrzymuje anioła zrozumienia, przychodzi archanioł, który powtarza prawie, że słowo w słowo to orędzie, które skierował do niewiasty Maryi. Staje oczywiście przed Józefem, przychodzi we śnie, porusza jego sercem i Józefie nie bój się. No czego się bał święty Józef? Przecież ludzi się nie bał. Był gotów wziąć na siebie te wszystkie podłości, nikczemności ludzkie, kiedyby się z niego śmiano, że odprawił dziewicę, nie tłumacząc się. I to jeszcze w błogosławionym stanie. On był gotów to wziąć. Nie bój się, a więc święty Józef bał się Boga. Nie bój się wziąć Maryi, i tutaj Anioł mówi, twej małżonki. Ona jest małżonką, nie panienką. Jest już małżonką. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, bo z ducha świętego jest to, co poczęło się w jej łonie. I Oczywiście mówi dalej, porodzi ci syna, któremu ty nadasz imię Jezus. To jest to, co mówiłem o nadaniu imienia. Nadanie imienia, czyli którego ty będziesz ojcem. Nie wujkiem, nie dziadkiem, nie kolegą, nie przyjacielem. Będziesz ojcem. Nadanie imienia to jest władza ojcowska. To jest wzięcie ojcowskiej odpowiedzialności za to życie. I dlatego ty będziesz jego ojcem. Na twoich kolanach będzie wzrastał, siłę twoich ramion będzie czuł, bicie twojego serca twój chleb będzie jadł, nie będzie do ciebie mówił wujku, dziadku, tylko tatusiu, ojcze mój. To jest właśnie władza rodzicielska została udzielona świętemu Józefowi tu właśnie i teraz, w tym momencie, kiedy on stanął w obronie Bożego Syna, zobaczcie, łotr na krzyżu, kiedy potem obroni Bożego Syna, dostanie niebo. Święty Józef, który obronił Boże dziecię, dostał to dziecko jako swoje na ziemi. Bóg mu dał. Bóg uzależnił jako od mężczyzny. Wszystko to, co mężczyzna, ojciec dziecku daje. Oczywiście w tym wymiarze wychowania i ojcowskiej troski otrzyma Między innymi Pan Jezus od świętego Józefa. A więc święty Józef jawi nam się tu jako niezwykły obrońca życia ludzkiego i wtedy, kiedy broni to życie ludzkie, to życie Bożego Syna otrzymuje więcej niż każdy inny mężczyzna na Ziemi. Taki jest początek. Walka, która się rozegrała. Święta Rodzina to sielanka, niektórzy mówią, cukierkowaty obrazek. Chciałbyś takiej próby ze swoją żoną? Czy chciałby mężczyzna, żeby. Żeby takiej próbie zostać poddanym. My myślimy, że to plus Nie, zobaczmy potem dalej, kiedy święta rodzina, kiedy przyjdzie czas Bożego Narodzenia. Świętemu Józefowi zamkną drzwi nawet od gospody. Nawet od gospody. Chlew mu pokażą, stajnie. Tam możesz iść ze swoją małżonką. A ten Boży mąż pójdzie tam. I co? Fenomen w Józefie właśnie jest ten, że on ze stajni, z tego chlewu potrafi zrobić mieszkanie dla Boga. Tak, uporządkuje ten żłób, oczyści, i tam. Wprowadzi niepokalaną dziewicę, i tam Bóg pobłogosławi to mieszkanie przerobione ze stajni rękoma Świętego Józefa. Bóg uświęci i stanie się ono świątynią. Tak, bo tam dokona się cud Bożego Narodzenia. Tam aniołowie zaśpiewają chwała Bogu na wysokościach. To pierwszy śpiew aniołów na ziemi przy Bożym Synu dokona się właśnie tam, w tej stajni rękoma Świętego Józefa, przygotowanej na mieszkanie, a potem pobłogosławionej przez Boga na jego bo on tam zamieszka. To jest właśnie fenomen świętego Józefa. Jeżeli nasze domy by były nawet jak te stajnie, to jeżeli zapraszamy tego patrona, którego Bóg postawił nad swoją rodziną na ziemi, to on pomoże nam uporządkować. Ale z wiarą musimy go o to prosić. Święty Józef jawi się właśnie. To on pokazuje każdemu ojcu rodziny, jak porządkować sprawy rodzinne. Bóg musi być na pierwszym miejscu. Choćby to była stajnia, jeżeli ojciec i głowa rodziny chce to uporządkować, to wszystko jest możliwe. To z, z pomocą Bożą ten ogień przyjdzie i choćby, mówię, były to stajnie, to Bóg pobłogosławi, bo Bóg błogosławi dzieci przez ojca, jak mówi słowo Boże. Ojciec jest głową rodziny. Kiedy dzisiaj mamy ten kryzys ojcostwa i męskości, to widzimy, że właśnie dlatego rodzina się nam rozpadają, bo wszystko jest ważne tylko właśnie nie ojcostwo i świadome prowadzenie dziecka w odpowiedzialności przed Panem Bogiem, że Bóg mi to dziecko powierzył. Kiedy Bóg powierzył to dzieciątko Józefowi on wziął pełną odpowiedzialność za wychowanie, za wiarę. Tak. To właśnie ojciec rodziny przekazywał wiarę. Matką do dzisiaj nawet stać nie wolno, gdzie się synowie modlą. Jedźcie na pielgrzymkę do Izraela, to zobaczycie. Nawet stać matki nie mogą w miejscu, gdzie synowie się modną, mają swoje miejsce do modlitwy. To jest właśnie rola ojca. Kiedy rodzina będzie zagrożona, zauważcie, kiedy życie dziecka będzie zagrożone, to święty Józef zobaczcie, nie walczy. Nie walczy. Święty Józef słucha, co mówi Bóg, a Bóg mówi: Bierz dziecko i matkę i znajdź miejsce bezpieczne. Znajdź miejsce bezpieczne. Co to znaczy? Tak, nie walcz. Dlaczego Pan Bóg mówi, nie walcz? To jest bardzo ciekawy fragment w Ewangelii. Dlaczego nie mówi Anioł, nie walcz, dlaczego, dlaczego nie każe zebrać ludzi i, i zwyciężyć z wrogami życia, z wrogami Jezusa Chrystusa? Bo zasada jest taka, że każda walka, i każda wojna, nawet zwycięska wojna, ma swoją śmierć, swoją krew i swoje ofiary po stronie zwycięzców też. Każda sztuką chrześcijańskiego ojca rodziny będzie uniknąć konfrontacji ze złem uniknąć, znaleźć miejsce bezpieczne. I dlatego właśnie Święty Józef znajduje to miejsce bezpieczne. Pamiętajmy, że matki, matki zwycięzców też mają swoje mogiły, mogiły swoich synów i swoich mężów. Kobiety i matki zwycięzców. I dlatego tutaj przepięknie nam pokazuje Święty Józef ciepłe kluski, ratuje się emigracją, w zasadzie są uchodźcami. Nikt nie będzie mógł powiedzieć Matce Bożej i Świętemu Józefowi: O, nie wiedzieliście, nie znaliście życia, zobaczycie to życie, jakie oni mieli. W jakich warunkach musieli walczyć o godność swojego życia, o miłość właśnie swojego syna, Jezusa Chrystusa. I to jest to, idą na emigrację. I tam kształtują go, tam go chronią. Tak, Bóg pobłogosławi, jeżeli walczysz o dobro jako ojciec i głowa rodziny, jak najbardziej. Bóg ci pobłogosławi, ale musi być to, to najważniejsze. Ja pamiętam kiedyś, jak jeździliśmy po, 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 po Ameryce, a byłem tam ze 30 razy, po. po... Polskich wspólnotach, odwiedzaliśmy polskie rodziny. Kiedyś wjechaliśmy do jednego domu, zaproszono nas i tak siadamy. Dzieci usiadły wokół nas. Siedzi też jedna z córek, już taka dorosła dziewczyna, piękna, taka Polka, widać. No i rozmawiamy. A ojcowie, gdzie jeżdżą? No my tutaj ewangelizujemy. Ja, dużo mówię, objechaliśmy Amerykę w koło, zrobiliśmy 30 tysięcy kilometrów w tym roku prawie. O, mówi, my też żeśmy dużo statom jeździli. I ona mi mówi, nie, ojciec, co, ja to tak pamiętam, jak myśmy planowali wyjazd na wakacje, to tata pierwsze, co z nami sprawdzał, to szukał, czy w miejscu, gdzie pojedziemy, gdzie jest Kościół katolicki, żebyśmy my w niedzielę mogli być na mszy świętej. Ona to tak powiedziała z serca, tak sobie przeleciała dalej, opowiadała dalej, a mnie zamurowało. Ojciec rodziny, planując wakacje, patrzy, czy tam. Będzie świątynia, gdzie z dziećmi będzie mógł spełnić swój obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej. Chociaż mieliśmy wyjeżdżać, mówię do Jacka, zostańmy do kierowcy. Zostajemy w tym domu. Ja muszę tego ojca poznać. Po kilku godzinach ten ojciec przyjechał, ja go w ręce pocałowałem. I on mówi, a co, co dlaczego ksiądz tak? A mówię, mam taki zwyczaj. Takich ojców. I wtedy poszliśmy na bok i mu powiedziałem. Mówię, człowieku. Twoje dziecko dało świadectwo i ona to tak zrobiła, że nawet tego nie zauważyła, a mnie zamurowało. Jedziesz na wakacje i planujesz znaleźć takie miejsce, żeby była świątynia, żebyś ty w niedzielę mógł być ze swoimi dziećmi? To świadczy o dojrzałości. To jest właśnie ojciec rodziny. To jest Ojciec Rodziny, który nie wprowadzi dzieci do samolotu bez powiedzi świętej, nie wprowadzi ich, wyjeżdżając na wakacje, który pilnuje, żeby nie żyły w stanie śmierci, żeby żyły w stanie łaski uświęcającej. To jest odpowiedzialność przed Panem Bogiem, spowiedź, komunia święta. Jak to ma potem wyglądać? Kiedy ja nawet się dziwię, ja nie wyjdę, nie wejdę do samolotu bez błogosławieństwa mamy, bez... kiedy tata, że uszedłem po błogosławieństwo taty, do domu jadę. Nie wychodzę, mama zawsze mnie błogosławi. A tutaj te tysiące rodzin żyją tak jakby jakby to w ogóle sprawa wiary to taki dodatek, to jakiś taki nawet nie pieprz do zupy, bo pieprz to do zupy to chociaż smak jakiś daje. Co, co to ma być? To ma być chrześcijaństwo? To ma być umiłowanie Boga i świadomość, że ja kroczek ku wieczności, ale wróćmy jeszcze na chwilę do świętego Józefa. A więc święty Józef tego właśnie nas uczy, tej odpowiedzialności, odpowiedzialności dla wielu, dla wielu rodzin, tak zwanych adopcyjnych. Zobaczcie, kochani, że właśnie święty Józef pokazuje, że jeżeli nawet nie możesz zrodzić swojego dziecka, a weźmiesz odpowiedzialność za życie ludzkie drugiego człowieka, adoptując to dzieciątko i Tworząc mu rodzinę, to właśnie stajesz się w pełni ojcem, w pełni matką. I tak będzie, że błogosławieństwo Boże przez Twoje ręce będzie przechodziło na dziecko. To, co słowo Boże mówi, błogosławieństwo Ojca Matki otwiera dziecku niebo, przekleństwo Ojca Matki wywraca, burzy fundamenty domów dzieci. Tak, tak to rozumiemy. Kiedy Ty bierzesz odpowiedzialność, to właśnie patrz na świętego Józefa. On jest patronem rodzin adopcyjnych, bo on otrzymał z majestatu Boga. Bóg jest tym ojcem, on jest rodzicem par excellence w najwyższym stopniu, i on daje władzę rodzicielską. Tak to właśnie w ten sposób widzimy. Mąż sprawiedliwy, obrońca życia, obrońca rodziny, nie sielanka, nie ciepłe kluski, ale to rzeczywiście. Patron niezwykły na najtrudniejsze czasy. I kto to zrozumiał, to naprawdę ma prostą drogę pod opieką świętego Józefa. Zobaczcie, najpierw przepięknie święta Małgorzata Alakok ukazuje nam serce Pana Jezusa. Tak, ona ukazuje nam serce, gorejące ognisko miłości. Mówi ona o nabożeństwie do serca Pana Jezusa. Święta Matka Najświętsza w Fatimie ukazuje nam już niepokalane swoje serce, niebo mówi o nabożeństwie do niepokaranego serca, ale co się dzieje na zakończenie w ostatnim objawieniu fatimskim wszyscy zachwycają się słońcem? Wszyscy, tak, słońce, cud słońca, a zapominają o tym, że na zakończenie Matka Najświętsza pokazuje świętego Józefa. Tam staje cała święta rodzina. Dzie Józef trzyma dziecię Jezus, błogosławi. Po błogosławi nam święty Józef świat. Po błogosławi. Czyli w najwyższym stopniu, bo po w Biblii oznacza najwyższy stopień. Święty Józef trzy razy błogosławi i dziecię Jezus trzy razy błogosławi. Dlaczego? Bo właśnie Ojcostwo w Biblii. Męskość to jest źródło. Mężczyzna w rodzinie reprezentuje samego Boga Ojca. Samego Boga Ojca. I kto to zrozumiał, to rzeczywiście. A więc teraz nadszedł też czas, że ukazujemy całą świętą rodzinę. Trzy serca już teraz są. Jest boskie serce Jezusa, niepokalane serce Maryi i najczystsze święte serce świętego Józefa. Moja przygoda właśnie ze świętym Józefem to jest czas mojego dzieciństwa. Od początku święty Józef był gdzieś tam obecny, ale tak wkroczył bardzo mocno w moje życie, święty Józef, kiedy, kiedy rodziło się we mnie powołanie, powołanie do, do życia zakonnego. I pamiętam, tak nie wiedziałem, czy mam zostać misjonarzem, czy nie, jak to zrobić, rozegrać. No i tak na różne sposoby, mówię, Panie Jezu, ja... postawiliśmy taki, postawiłem w sercu taki zakład. Jak to i to się wydarzy? w moim życiu, to znaczy, że, że ja naprawdę mam zostać misjonarzem. No i w tym samym tygodniu, kiedy podjąłem tą decyzję na kolanach, dostaję wezwanie do wojska. Dostaję wezwanie do wojska. A więc od razu mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że odpowiedziałeś na moją prośbę. Skoro mam iść do wojska, to znaczy, że nie mam. Iść do seminarium. No i oczywiście wszystko dobrze, tak sobie poustawiałem, pojechałem na tą stawkę, to było wino w Wrocławiu do WKU i pamiętam wysiadłem koło e, tego czerwonego kościoła Matki Bożej Najświętszej Maryi Panny, potężny neogotek. Rano to było, to był pobór wiosenny, świeci się w kościele światło. No to mówię, o coś tam się dzieje, to pójdę do kościoła, bo jeszcze trochę czasu. No i poszedłem, a tam były rekolekcje. Jak akurat Wielkopostne. i między innymi był czas spowiedzi. Stanąłem, a skoro pójdę za dwa tygodnie gdzieś tak do wojska, to sobie pójdę do spowiedzi świętej. Klęknąłem u krat konfesjonału i wyspowiadałem się, no i tak powiedziałem temu księdzu, którego trafiłem, że między innymi miałem takie pragnienie iść do seminarium, ale skoro Pan Bóg mi pokazał, że mam iść do wojska, no to pójdę do wojska. No i mówię, wiem, że to, że to moje tylko jakieś takie wyobraźnie było. I co się dzieje w tym momencie? Kiedy ja zacząłem opowiadać, ten ksiądz w konfesjonale zaczął tak głęboko wzdychać, wiecie, aż w końcu nie wytrzymał i wyszedł z tego konfesjonału. Okazało się potem, że to był świętej pamięci dzisiaj już ksiądz Ziętarski. O, o, niesamowicie doświadczony człowiek, więzień dachał, uratowany przez świętego Józefa. On wyszedł z tego konfesjonału, spojrzał na mnie, kolejka już była, wszyscy ludzie to mieli takie jakieś dziwne szyje, jakby jak, jak kobra a jak się zdenerwuje, wiecie, bo chyba tę kolejkę jakoś tam zablokowałem. A on wyszedł, mówi, chodź tutaj chłopcze, ja klęknij przede mną, co będzie się teraz działo, co ja takiego narobiłem. A on tak stanął nade mną, pamiętam, tak miał stary, jakiś taki korzuchowy płaszcz, bo to zimno było. I on mówi tak do mnie: pamiętaj, synku, jak Pan Jezus chce mieć Ciebie w swoim wojsku. I swój mundur ci założyć, i swoją broń w rękę włożyć, to cię żaden inny czart do innego wojska brał nie będzie. A zresztą, co ci tu będę tłumaczył? I rzucił na mnie ten kożuch, ten płaszcz, wiecie. Święty Józefie, tak jak mnie przykryłeś w dachał. Brali na śmierć wszystkich, a ja zostałem uratowany. Esesmani mnie nie widzieli. Tak przykryj tego młodzieńca, żeby był niewidzialny dla wrogów zbawienia, żeby Bóg mógł go poprowadzić taką drogą, jaką mu wyznaczył. Amen. Idź, uciekaj stąd. I to mi w uszach gwizdało chyba ze trzy godziny, wiecie. Poszedłem na tą stawkę, stamtąd prosto, wszystkich wzięli wtedy do wojska. Wierzcie mi przede mną wszystkich. Ja chyba na dziesiątą, trzydzieści czy coś tak miałem. Kiedy wszedłem, ten oficer jak popatrzył, to mówi do mnie na moje dokumenty, o mówi poborowy przez wymi, mówił, taką liczbą mnogą. Mówi, no, mówi, macie ciekawe zainteresowania, takie wojskowe. No ja tam uprawiałem różne sporty ekstremalne, między innymi strzelałem z broni, z łuku, skakałem na spadochronach, bo byłem, byłem wysportowany. No i chciałem być kiedyś też pilotem wojskowym nawet. Ale jak się dowiedziałem, co to wojsko, to zrezygnowałem z tego. No i oczywiście on mówi, o, macie takie wojskowe zainteresowania, mówi, będziecie, mówi, bronili ojczyzny, dalej będziecie tymi samolotami sobie latać no i skakać. I dał mi, pamiętam, taki czerwony przebitkowy bilet, napisał, mówi, za darmo pojedziecie do Dziwnowa, pamiętam jednostkę nawet, do Dziwnowa pojedziecie, mówi, pociągiem na koszt armii za darmo. No i ja wziąłem i myślę sobie, no tak, Panie Jezu, no to fajnie, mówię, dobrze, że to już jestem wyspowiadany, czyli jednak idę do wojska. I wierzcie mi, kochani, wychodzę z tego pomieszczenia i ja chcę wierzyć, że chyba zahaczyłem kurtką Kieszenią o klamkę. Bo tak jak wyszedłem i próbowałem zamknąć drzwi, tak mnie coś wciągnęło i wleciałem z powrotem do tego, do tego pokoju, gdzie ten pan oficer w randze pułkownika siedział. I on tak na mnie popatrzył, mówi: Czego nie rozumiecie? A ja mówię: A może ja bym się jeszcze pouczył? A ja chciałem skończyć maturę. Nie miałem jeszcze dwóch egzaminów e, e, ustnych zrobionych, bo to taka historia mojego życia inna. E, ja biznesem to się zajmowałem, handlem wtedy. No i po prostu to był taki czas. A on tak popatrzył, mówi, no właśnie, a może wy byście chcieli jaką porządną wojskową szkołę skończyć, mówi. Jaki porządny mundur założyć. I mówi, jakąś broń wziąć. I ja sobie przypomniałem tego spowiednika. Mówię, no, może i bym jaką porządną szkołę skończył, jaki dobry mundur założył. On wziął, chodźcie tu poborowy do mnie. Wziął, przedarł ten bilet, rzucił go na bok, zrobił notatkę w moich dokumentach i mówi: idźcie, skończcie tą maturę i przyjdźcie tu, do mnie i się zgłoście, a ja wam taką szkółkę wybierę i taki mundurek wam założę, że gdzie. No, ja nie powiem dalej. On takie coś powiedział, coś się nie nadaje na, 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 na linię już teraz na, na y, radio. I ja wyszedłem stamtąd. Jakbym dostał takim łobuchem od siekiery w głowę. Mówię, Boże drogi, jak to się stało? No i oczywiście mówię do tych chłopaków, no nie wzięli mnie. I mówię do, tak sobie w duchu: Oj, człowieku, żebyś ty wiedział, jaki ja mundur chcę założyć i jaką broń w ręce wziąć. Tak się zaczęło. Potem poszedłem do tego spowiednika, to mi kawę zrobił u siebie, już był w domu. Prawda? Stał się moim pierwszym takim spowiednikiem solidnym. Święty człowiek, szaleniec taki Boży. A więc taka jest historia. Potem wszystko zawierzałem świętemu Józefowi. Wszystko. Kiedy wyjeżdżam w świat, kiedy jeździliśmy na ewangelizację, robiliśmy specjalną nowennę do świętego Michała Archanioła, do świętego Józefa i do Matki Bożej. To święty Józef potrafił się upomnieć, jak nowenny nie zrobiliśmy przed trasą. Do tego stopnia, że kiedyś pamiętam wy a tu w kościele, gdzie mamy spotkanie w Montrealu, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, wśród Polonii, potężny na ilość ludzi, a tam dziecko by mi się żywcem zapaliło w kościele w czasie czytania Ewangelii. Dziewczynka wzięła świecę i podeszła pod potężną palmę i ta palma stanęła w płomieniach. To ja przez ambonę, przez prze, przerzuciłem się i u, złapałem to dziecko, wyciągnąłem. Nic się nie stało. Więc się tylko zdążyłem krzyknąć, święty Józefie ratuj. Jak uderzyłem ręką, mówię, a poszedł Ty czarcie stąd. To ta cała palma zgasła. Jęknęło aż w kościele. Na drugi dzień mieliśmy. Pełno ludzi w kościele w poniedziałek. Latem, wakacje. Mówiliśmy wtedy o diabłach, akurat, taka konferencja o okultyzmie. I tak się zaczęło. Potem następny, w parafii pioruny waliły, zalało nam kościół. Ci kopiło u Franciszkanów. Musieliśmy wynosić, wynosić, wodę z dolnego kościoła, bo mieliśmy mieć spotkanie. Ale odbyło się spotkanie. Pojechaliśmy dalej, to diabeł uruchomił swoich żołnierzyków, to, to, to przeszkadzali nam w czasie mszy świętej. Pojechaliśmy dalej, piorun. Piorun nam uderzył w samochód, Kiedyśmy w samochodzie byli. To dopiero jest wydarzenie, wiecie? To w uszach gwizdało kilka dni nam i tak dalej. Nigdy się nic nie stało. Ludziom poprzebijali opony w samochodzie, w samochodach po dwie na spotkaniu, kiedy mieliśmy o na temat właśnie zagrożeń człowieka i szatana. I tak było. Przez, ja mówię, co się dzieje? I wtedy przecież nie prosiliśmy świętego Józefa o pomoc. Jak rozpoczęliśmy nowennę, kochani, to nawet na granicach potem kontroli żeśmy nie mieli gdzie kobietą we włosach szukali różnych rzeczy. To jest właśnie święty Józef. Szaleniec Boży. Święty Józef to jest patron na najtrudniejsze czasy. I życzę Wam, kochani, abyście w świętym Józefie się rozkochali, bo to jest głowa świętej rodziny. To nie ciepłe kluski i sieranka, ale to właśnie ten patron, który każdemu ojcu rodziny pokaże co to znaczy być ojcem i prowadzić dziecko do Boga, konsekwentnie wypełniać prawo Boże, człowiek sprawiedliwy. Właśnie świętego Józefa usłyszymy i zobaczymy w działaniu jako mężczyzny pana Jezusa na ziemi. Tam właśnie wyjdzie nam cały święty Józef. Kiedy pan Jezus nigdy nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego. Kiedy powie oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Kiedy zawsze będzie pokazywał nam to, co jest najważniejsze. Życzę wam, drodzy bracia i siostry, przez to radio, aby ten święty Józef Pomógł wam w czasie tego Bożego Narodzenia uporządkować. Święty Józefie, pomóż nam uporządkować naszą, nasz dom, naszą stajenkę Polskę, naszą ojczyznę. Pomóż nam! Przykryj płaszczem tych wiernych synów i córki, którzy gdzieś są w domach, boją się, niech wrócą z powrotem do świątyń, niech znowu klękną na kolana przed Bajestatem Boga. Niech nasi patronowie z nieba razem z Tobą, szczególnie ci, których nasza umiłowana ojczyzna zrodziła jako świętych i błogosławionych, niech wypraszają nam potrzebne łaski, a ja serca wam wszystkim błogosławię, szczęść Boże.